Dlatego wiesz. Wszystko jedno zdanie. Natalia. Chodź, dokładnie tak, chodźcie, zapraszamy. Staniecie blisko mikrofonu? Proszę. Jak tylko trzeba. Tak, bo szumi tutaj strasznie. Poproszę tylko jakąś informację, że już możemy, tak? Rozumiem, że z panem... Możemy, tak. Dzień dobry. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za obecność tutaj dzisiaj. Jestem w towarzystwie pani Pauliny i pana Jakuba, tak, pamiętam. To są dwie osoby, które jako pierwsze w Szczecinie dostały się na kampus Polska Przyszłości. Pierwsze, co nie znaczy jedyne, dlatego że my mamy bardzo dużo zgłoszeń. To jest grubo ponad kilka tysięcy, nie wiem, szczerze mówiąc, nawet tej liczby do końca nie znam, bo jeszcze jesteśmy w trakcie weryfikacji. Natomiast i cały ten proces potrwa na pewno jeszcze kilka dni, natomiast to są pierwsze osoby ze Szczecina, które spełniły kryteria i które z wielką radością zapraszamy na kampus. Ja przypomnę tylko państwu, że kampus odbywać się będzie po raz drugi w tym samym miejscu, w Olsztynie, na terenie Uniwersytetu Olsztyńskiego. W zeszłym roku w kampusie wzięło udział ponad 1000, dokładnie 1050 osób, młodych ludzi i mieliśmy ponad 200 gości, prelegentów, wykładowców, warsztatowców. W tym roku kampus będzie większy. W kampusie weźmie udział 1300 młodych ludzi i spodziewamy się nawet do około 300 prelegentów z kraju, ale również z zagranicy. Będziemy mieli również gości amerykańskich. Wśród osób, których obecność, z czego się bardzo cieszymy, które potwierdziły swoją obecność, jest m.in. pan ambasador Mark Brzeziński. Wiemy, że to nie będzie jedyny ambasador w Polsce, który będzie naszym gościem i chyba nie będzie to jedyny ambasador amerykański w Polsce. Mam na myśli również, myślę również o ambasadorach, którzy kiedyś pełnili tę misję. Mamy ambicje, żeby poza naukowcami, ludźmi kultury, ludźmi pisarzami, którzy są dla nas bardzo ważni, bo kampus to taki festiwal, gdzie ważne są kwestie publiczne, kwestie społeczne, ale bardzo ważna jest również kultura. Uważamy, że nie ma dobrego życia publicznego bez kultury, bez łączności z kulturą, bez używania kultury, bez dialogu z ludźmi kultury. Będziemy do końca sierpnia będziemy prezentować codziennie osoby, które na kampus zapraszamy. Najważniejsze kwestie, które chcemy na kampusie rozmawiać w tym roku, wychodzi nam to z ankiet, bo trzeba pamiętać, że kampus stworzony jest przez młodych ludzi. My każdą osobę, którą zapraszamy, pytamy, z kim chcieliby się spotkać. Ze świata kultury, ze świata nauki, ze świata troszeczkę bliżej, ze świata kultury, nauki, również sportu, ale i polityki. Mamy ambicje, żeby na kampusie, naszymi gośćmi, właściwie gośćmi tych młodych ludzi, byli wszyscy liderzy partii politycznych opozycyjnych. Wydaje nam się, że to jest najlepsze miejsce, gdzie oni mogą powiedzieć młodym ludziom, jak sobie wyobrażają Polskę przyszłości, jak wyobrażają sobie tą Polskę, którą chcą im zaprojektować. Chcemy na pewno rozmawiać o gospodarce, bo dzisiaj wydaje się ona najistotniejsza. Kwestie systemu wsparcia dla mieszkań, dla młodych ludzi, system emerytalny, kwestie budżetu państwa, jak on wygląda, na ile jest dzisiaj sytuacja finansowa stabilna. Chcemy na pewno rozmawiać o sprawach międzynarodowych, chcemy rozmawiać o konflikcie na Ukrainie, jaką Europę on przyniesie. Chcemy rozmawiać o systemie bezpieczeństwa, nowym systemie bezpieczeństwa światowym, bo wiele wydaje się, że wiele na to wskazuje, że trzeba ten system budować od nowa. Chcemy rozmawiać o naszych relacjach z Ukrainą. Polska się zmieniła. Dzisiaj, kiedy idziemy ulicą, nieważne, czy jesteśmy w sklepie, czy w parku, słyszymy wszędzie język ukraiński. Znowu jesteśmy państwem co najmniej dwunarodowym, a może i więcej narodowości w Polsce żyje, bo przecież widzimy i Ormian, i Gruzinów, i widzimy ludzi z Dalekiego Wschodu, widzimy Białorusinów. To jest dla Polski ogromna szansa, ale również pewne wyzwanie, jak integrować ludzi, jak budować społeczeństwo. To są te na pewno główne tematy, o których chcemy rozmawiać. I z wielką przyjemnością pozwólcie państwo, że wręczę w sposób formalny pani Paulinie. Dziękuję.
absolwentce Uniwersytetu Szczecińskiego, prawniczce, dobrze pamiętam. Tak. Ten bilet i panu Jakubowi. Studentowi czy jeszcze? Studentowi również prawa, ale prawa polsko-niemieckiego na Uniwersytecie. Uniwersytecie w Wiadrinie, rozumiem, mieszkańcowi Szczecina, tak? Polic, co dokładnie, ale czyli tak, praktycznie Szczecina. To są te dwa symboliczne bilety i mam nadzieję, widzimy się w Olsztynie, na kampusie, już 26 sierpnia. Ja tylko Klaudia zapytam, jesteśmy pewni, że to na pewno nie są jedyne osoby ze Szczecina, które w najbliższych dniach będziemy... 1000 osób na pewno już na ten moment, które się wstały. Z tych 1300 osób, ale ja myślę, że z województwa będzie tych osób znacznie więcej. Jeśli państwo mieliby ochotę coś powiedzieć o tym, jakie macie oczekiwania, albo dlaczego się zdecydowaliście, to teraz jest na to czas. Cezar, czy mogę zacząć? Kto z państwa ma ochotę? Ty chcesz zacząć? Ja mogę razem mówić. Razem. Nie, dlaczego się zdecydowałam na kampus? Zdecydowałam się na kampus, bo na studiach prawniczych zobaczyłam tak naprawdę, jak można zmienić życie osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne dzisiaj nie ma takiego podmiotu jak osoba niepełnosprawna. Dzisiaj jest niepełnosprawność, jest to osoba z niepełnosprawnością, która funkcjonuje tak samo jak każdy zdrowy człowiek, z tym, że ma jakieś swoje pewne uprawnienia, przywileje, które jej oczywiście przysługują. Nie można jej, tak jakby w cudzysłowie, dać po prostu ryby, należy jej po prostu w cudzysłowie dać wędkę i należy ją po prostu wspierać. Ona może osiągnąć to samo, co każdy zdrowy człowiek. Ponadto zależy mi też na zmianie, na przywróceniu z powrotem praworządności w kraju. I tak naprawdę zmiana praworządności będzie polegać na tym, że tak naprawdę nie zaczynamy od środka, zaczynamy od podstaw, od tego, jak co się dzieje na wydziałach prawa, zwłaszcza w szczególności na naszym wydziale prawa, jak traktuje się studentów prawa traktuje się jak ludzi. Nie może to tak wyglądać, że przyjmuje się 300 studentów prawa, z czego tak naprawdę 50 osób kończy u nas prawo, a reszta albo po prostu zostaje skreślona, z powrotem przywrócona, albo po prostu powtarza semestr albo rok. Tak? Zadać po prostu od podstaw, następnie zmienić po prostu dostęp do tego zawodu. Nie może to tak wyglądać, że uczymy się 150 ustaw na egzamin radcowski. Egzamin powinien polegać na tym, że na przykład dostajemy jakiś kazus i do tego kazusa piszemy jakiś pozew albo odpowiedź na pozew, czy też skargę, czy odpowiedź na skargę, tak? Zawód prawnika nie polega na tym, żeby znać wszystkie ustawy, mieć po prostu ustawy w głowie, tylko trzeba mieć w głowie ustawy, a nie ustawy w głowie, tak? Nikt nie jest w stanie nauczyć się 150 ustaw na pamięć. Jeśli pozwolicie państwo, to jest bardzo ważna rzecz, bo mamy taki pomysł, też bardzo warto o tym powiedzieć, że kampus w tym roku organizuje 65, poza tą grupą ludzi, którzy organizowali kampus w zeszłym roku. Kampus organizuje 65 uczestników jako wolontariusze poprzedniej edycji. To są właśnie m.in. prawnicy, to są ludzie, którzy są specjalistami od marketingu, to są lingwiści i to są ludzie, którzy jakby odpowiadają za pewne działy. I tam się pojawiła pewna idea, której my absolutnie sprzyjamy, by w roli prelegentów na kampusie, nie tych, którzy tylko zadają pytania, ale prelegentów, którzy kształtują debaty, uczestniczyli również sami uczestnicy. Między innymi, nawiązując do słów, ja nie wiedziałem, co pani powie, ale nawiązując do słów pani, na kampusie odbędzie się debata uczestników, bo nie wiemy jeszcze, jak to jest w tym roku, bo nie mamy jeszcze pełnej rekrutacji, ale na pewno nie będzie pod tym względem gorzej niż w roku ubiegłym. My mieliśmy studentów Polaków, którzy studiowali w Stanach Zjednoczonych, studiowali w Wielkiej Brytanii, studiowali we Francji, we Włoszech, w Niemczech i chcemy zrobić na kampusie debatę studentów, którzy mają doświadczenia różnych modeli studiów właśnie w tych krajach, po to, żeby porównać, żeby oni ze sobą dyskutując wybrali to, co jest najlepsze, co jest dobrego w polskim systemie, bo pewnie może jakieś dobre rzeczy też są, ale żeby porównać to z innymi modelami. Chcielibyśmy skończyć to konkluzją, pokazać jakieś rozwiązanie, co warto w Polsce zmienić albo z jakich wzorców, których systemów szkolnictwa wyższego czerpać. Proszę bardzo. Ja chciałbym od razu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w ogóle dostałem się na ten kampus. Chciałem w tamtym roku wziąć w tym udział, niestety nie udało mi się z różnych powodów, dlatego tym bardziej jestem bardzo zadowolony, że mogę w tym roku pojechać.
Tak jak pan powiedział, jestem tu. Bardzo z chęcią wziąłbym udział w takiej debacie, ponieważ troszeczkę tak, wiem, jak wygląda niemiecki system szkolnictwa wyższego i wiem, jak wygląda polski system szkolnictwa wyższego. Dlatego wydaje mi się, że taka debata byłaby czymś naprawdę bardzo ciekawym. Szczególnie, że mieszkamy jako tutaj w Szczecinie, mamy bardzo blisko do Niemiec. Jednak to jest, te realia są zupełnie inne, jeżeli chodzi właśnie o uczelnie, czy w ogóle o zwykłe szkolnictwo. Dlatego z wielką chęcią wezmę udział w tej debacie. A tak, co do kampusu, bardzo, bardzo sobie cenię wolny dialog i swobodną wymianę myśli, dlatego tym bardziej uważam, że ta inicjatywa będzie rozwijająca dla każdego, kto weźmie w tym udział. Staramy się pomnieć już pewnych doświadczeń z zeszłego roku, pewnych uwag, nie wszystkich krytycznych. Staramy się, żeby kampus był bardzo otwarty. I jeżeli mogę podać na pewne nazwiska, które obrazują, jak szerokie jest to spektrum, to z jednej strony zaprosiliśmy Fundację FOR, która takim symbolem jest Leszek Balcerowicz, ludzie związani z Leszkiem Balcerowiczem, którzy mają wielki wkład w reformowanie Polski na przestrzeni ostatnich 30 lat, ale zaprosiliśmy również środowisko krytyki politycznej. I chcemy na przykład, żeby debata o mieszkalnictwie to była debata z udziałem właśnie tych stron, między innymi, żeby pokazać bardzo szeroko punkt widzenia. Zaprosiliśmy z jednej strony Klub Jagielloński, a z drugiej strony Krytykę Liberalną, po to, jak naszych partnerów, żeby rozmawiać naprawdę jak najszersze spektrum debaty, żeby wybrać. W sprawach światopoglądowych będziemy rozmawiać z Tomaszem Terlikowskim, którego zaprosiliśmy na kampus, ale będziemy rozmawiać również z Magdaleną Środą, czyli osoby, które wydaje się są tak szerokie spektrum reprezentują. Oczywiście to nie znaczy, że zapominamy o środku. Pomiędzy Terlikowskim a panią profesor Środą też się ktoś znajdzie o liberalnych czy lewicowych poglądach. Czy jeszcze coś chcemy powiedzieć? No. Czy Państwo mają do nas jakieś pytania? Nie, tylko króciuteńko, bo wspomniał Pan o kryteriach, które musieliście spełnić. Jakie to były kryteria? Był do wypełnienia wniosek konkretny. Pytanie było otwarte, więc rozumiem, sprawdzały to osoby po prostu pod tymi kryteriami. To nie jest ABCD, jak takie punkty, tylko otwarte pytanie. Przykładowym pytanie było na przykład to, z kim chcemy się spotkać z dziedziny polityki, czy z dziedziny nauki. Jeżeli dobrze pamiętam, to ja napisałem bodajże o pani profesor Łętowskiej, jeżeli chodzi o osobę z dziedziny nauki. Co możemy jako osoby wnieść konkretnego, coś nowego do tej debaty wspólnej, którą będziemy prowadzić w Olsztynie? Tego typu pytania. Pytania były, jeśli mogę uzupełnić, pytania były, myśmy się w ogóle nie kierowali poglądami politycznymi. My tylko dla pewnej statystyki pytaliśmy, czy ktoś jest z młodzieżówce, czy jest w jakiejś partii politycznej, ale bardzo wyraźnie zastrzegaliśmy, że to nie jest kryterium. Na poprzednim kampusie mieliśmy nawet sympatyków Konfederacji, mieliśmy członków partii Razem, to w ogóle nie było kryterium i mieliśmy chyba 12% spośród tysiąca ludzi, którzy formalnie byli w jakiejś młodzieżówce lub w jakiejś partii politycznej i to jest proporcja, która nam się bardzo podoba. Jeśli będzie jeszcze mniej, dlatego, że kampus jest po to, żeby aktywizować ludzi, którzy nie wiedzą jak, którzy mają takie ambicje, bo to jest nasze doświadczenie. Ci młodzi ludzie mają ambicje, chcą się angażować publicznie, ale nie za bardzo wiedzą jak. Uważają, że partie są albo zamknięte, bo takie są. Partie są w Polsce niestety hermetyczne. Po to, żeby taką przestrzeń dla nich stworzyć. Natomiast pytania były, tak jak pan zauważył, otwarte. Dlatego, że my kryterium oceny jest to, na ile ktoś jest zdolny do prowadzenia dialogu, przygotowany do tego dialogu i lubi to robić. Te pytania były tak sformułowane, żeby pokazać tych, którzy naprawdę chcą dyskutować i to naprawdę mają jakieś pomysły na siebie. Jednym z kryteriów było również, o czym Pan nie wspomniał, zaangażowanie społeczne. Pytaliśmy o to, czy ktoś jest na przykład członkiem Caritasu, Szlachetnej Paczki, czy udziela się w OŚP-ie. To było też pytanie, miało charakter otwarty i bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, rekrutacja, którą robimy, zresztą podobnie jak w roku zeszłym, jest zewnętrzna. Ja nie mam wpływu na to, ani nikt z organizatorów. Robią to dla nas ludzie, którzy nie mają żadnego nie wiem, sympatii czy antypatii. I wiele było takich przypadków, że na przykład asystenci czy asystentki posłów się nawet Platformy nie dostawali, dlatego mieli do nas troszeczkę nawet o to pretensji. Bo to po prostu nie jest kryterium, albo nie jest to jedyne kryterium. A Państwo nie są członkami młodzieżówki? Nie. Ja Państwa dzisiaj widzę pierwszy raz. Państwo mnie chyba też widzą dzisiaj po raz. Po raz pierwszy. Na żywo, jak najbardziej. Na żywo, tak. Przepraszam? Na początku była mowa o 1000 złotych w skali kraju, a nie... No nie, nie, oczywiście. W skali... Ja nie mam takiej statystyki jeszcze dotyczącej regionu. W skali kraju oczywiście.
Czy mają Państwo do nas jeszcze jakieś pytania? Bardzo uprzejmie dziękujemy za przyjście.